Hejka, tutaj My Hobby Shop. Witam Was już w drugim odcinku na moim kanale, a dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką szydełkową gumkę scrunchie. Będziecie potrzebować włóczki, ja używam włóczki Himalaya Dolphin Baby, szydełka i to jest 6 mm oraz gumki do włosów. Najlepiej, żeby była w kolorze włóczki, ale nie musi. Zaczniemy od zrobienia pół słupków na około gumki. Robimy to w taki sposób. Łapiemy szydełko pod gumkę, przeciągamy kawałek włóczki w taki sposób, żeby była taka pętelka. Bierzemy za główną nić i przeciągamy przez pętelkę na szydełku, robiąc takie oczko łańcuszka. Następnie wkładamy szydełko pod gumkę, przeciągamy główną nitkę. Na szydełku teraz mamy dwie nitki i główną nitkę znowu przeciągamy przez obie. I teraz mamy jeden półsłupek. Robimy tak ciągle naokoło całej gumki, aż będzie to gęste. Ja już zrobiłam wystarczającą ilość półsłupków i widać, że gumka już się sama w sobie robi falowana. Teraz łapiemy sobie szydełkiem za pierwsze oczko w tym miejscu. I robimy półsłupek na tym. Czyli znowu mamy dwie pętelki na szydełku i główną nitką przeciągamy przez obie. I teraz musimy naokoło całej gumki tak zrobić. Jeszcze tutaj, żeby nam nie wystawała ta gumka. Możemy ją sobie też półsłupkiem złapać. Będzie to ładniej wyglądało. W taki sposób. I teraz robimy sobie naokoło w każdym oczku półsłupek. Nie możemy żadnego ominąć. Lepiej zrobić parę półsłupków w jednym oczku, niż ominąć parę półsłupków. Teraz zostało mi ostatnie dwa oczka do przerobienia. Robimy półsłupek znowu. I teraz w ostatnim oczku robimy półsłupek. I teraz nie możemy odciąć, ani nie robimy następnego rzędu. W kolejnym oczku, jakbyśmy chcieli zrobić następny rząd, wbijamy szydełko i robimy półsłupek ścisły. Czyli mamy dwie pętelki na szydełku i zamiast przeciągnąć głównej nitki przez obie, to poprzednią przeciągamy przez tą. Zaciągamy. Teraz możemy sobie odciąć. I to jeszcze zaciągamy. Teraz możemy poodcinać już wszystkie wystające nitki. I w taki sposób zrobiliśmy szydełkową gumkę scrunchie. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i napiszcie w komentarzu, na co jeszcze Wam zrobić tutorial. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!